Frekwencja wyborcza, która była rzeczywiście rekordowo wysoka, historycznie wysoka, związana była w moim przekonaniu z tym, że Polska jest bardzo mocno podzielona. Podzielona jest wokół takich linii, które wywołują określone emocje, emocje mobilizujące, emocje pozwalające na to, żeby ściągnąć do lokali wyborczych, namówić do głosowania przedstawicieli. Przede wszystkim różnych stron tego podziału społecznego, kulturowego, geograficznego, demograficznego również. Ten podział demograficzny oczywiście polega na tym, że młodsze pokolenia popierają z reguły partie obecnej jeszcze opozycji, starsze pokolenia powyżej 60 roku życia popierają Prawo i Sprawiedliwość. Zachód Polski, zachodnia część kraju popiera z reguły obecną jeszcze opozycję, czyli Koalicję Obywatelską. Wschodnia część kraju na czele z takimi województwami jak podkarpackie, lubelskie popiera jednoznacznie Prawo i Sprawiedliwość. Więc te podziały zawsze mają element mobilizacji w sobie i dzięki tej mobilizacji uzyskano rzeczywiście rekordowo wysoką frekwencję wyborczą. Na ten moment trudno mówić o porażce i trudno mówić o zwycięstwie którejkolwiek z partii. Po pierwsze, nie mamy oficjalnych wyników wyborów jeszcze. Po drugie, mamy sytuację, w której partia rządząca, no cóż, uzyskała mimo tej ogromnej frekwencji i tak bardzo dużą liczbę głosów. Czyli poparcie dla niej nie spadło. Ona nadal ma swój elektorat, udowodniła tym samym, że zwycięża w trzecich wyborach pod rząd. To jest duży sukces na polskiej scenie politycznej. To się rzadko kiedy zdarzało, więc trudno mówić o jej porażce. Z drugiej strony trudno mówić o jej zwycięstwie. O zwycięstwie też nie możemy raczej mówić, no bo faktycznie najprawdopodobniej to nie ona będzie formowała i powoływała nowy rząd w Polsce.